Ja mam jeszcze jedno może pytanie z innej beczki, już naprawdę zakończę chyba, jak wiesz. Panie wójcie, za 4 lata nie zrobił pan na drogach, na asfalcie, nawet na centymetr asfaltu. 4 lata, dokładnie 4 lata. Wie pan co, jakby tak było po 50 metrów rocznie, to zrobione. Wie pan, panie wójcie, naprawdę by się to tak, przydałoby się chociaż jednej, drugiej kawałeczek. Co roku piszę pisma z prośbą do pana wójta o nakładkę asfaltową. Przy drogach, jak pan powstał, pana wybrali na wójta, to w pierwszym roku, pod koniec, dokończona była droga do pana subsydiarnego, tam było gdzieś tak, 50 metrów. Potem nie ma nic. Nawet z zeszłego roku, może przytoczę, powinien to pan radny powiedzieć, że o drogę, żeby coś zrobione było, to pański podwładnie powiedział, że stradomkę trzeba wyciąć dosłownie z remontu w jakikolwiek. To usłyszał pan radny. Proszę państwa, i to jest tak grasło pana sołtysa. Jak można mieć, jak można mieć zaufanie? Panie sołtysie, czy pan ma sklerozę? A zapomniał pan, jak uszedł do mnie do gabinetu? Zaraz po wyborach. Pamięta pan? Nie wiem. A, dobrze pan na pewno pamięta. Jak pan dziękował? Nie, nie, jak pan mówi, że tyle zostało zrobione. Ja tak, nie. Ośrodek zdrowia, wyremontowane lampy zrobione. Teraz po tych wyborach. Co było? A ja mówię tak, ale proszę mi dać skończyć teraz. A ja mówię tak, panie sołtysie, no taka odmiana, teraz pan chwali, że tyle zrobione. A ja mówię tak, panie sołtysie, no to żeby pan sobie, to zawołamy zabranie wiejskie, żeby pan potwierdził. A pan powiedział tak, no wie pan, teraz musimy żyć w zgodzie po wyborach, bo przed wyborami kampania i tak dalej, ale teraz się wybory skończyły, było zrobione, było, ja wiem, ale przed wyborami to tak pan powiedział, tak pan mówił. Pan przyszedł pan do gabinetu i pan chwalił, że było dużo zrobione. Ale tak pan po wyborach przyszedł pan nam gratulować, że wszystko ok, że kampania się zrobiła. O wszystkim pan mówi, panie sołtysie. I jeżeli ja teraz taki przekaz, pan sołtys mówi, że nic nie zostało zrobione, ja państwu mówię, pan sołtys był u mnie w gabinecie i mówi, dziękuję, że zostało tyle zrobione, no to kłóci się, nawet teraz mówi, że nie było, przez chwilę, dwa miesiące temu mówi, że było wszystko. Gdzie pan ma sklerozę? Dwa miesiące temu, a 5 minut teraz mówiłem panu, że droga nie została zrobiona, to pan chyba sklerozę, a nie ja. No co pan to miał? Ale pan wychwalał, że pan do mnie kampania. A teraz a propos drogi. Byliście, proszę powiedzieć, byliście u pana starosty, z panem radnym i co wam powiedział? A co pana śledzi? Gdzie co pan powiedział? Rozmawialiśmy ze starostą. Proszę sobie nie poklepiać. Co pan chce? To odpowiada. Panie śledzi, czy co? Proszę sobie nie poklepiać, że pana nie śledzi. Dobra, proszę powiedzieć, coście załatwili. Co sobie załatwili? Przyszliśmy pogratulować wyborów, proszę pana, rozmawialiśmy o drogach gminy. No i co jeszcze powiedzieli? Na pański temat na pewno ani słowa nie. Ale nie. Chodźmy się dowiedzieć. Ale co się po drogach gminy? Chodźmy się dowiedzieć, powiem panu dokładnie, że w tym roku na razie nic nie będzie starosta myślał, bo jest zadłużenie powiatu dość duże, musi to wszystko zredukować. Na przyszły rok może coś pomyśleć. Taka o drogach i chodnikach. Taka była treść rozmowy. Chyba, mówi, ja nie obiecuję, nie lubię obiecywać, ale chyba jakby coś wpadło, jakieś pieniądze, to będziemy w ten czas rozmawiać. I tyle, po to, proszę mnie nie śledzić. Więc ja panu jeszcze raz mówię... Chodzę od przodu, to pan nie widzi. Proszę sobie nie poklepać, na pewno pana nie śledził, bo jest mi to po prostu... Natomiast, czyli pan się załatwił. Co? To nic nie załatwiłem. Nie wiem, czy nie załatwiłem, bo
bo się zwrócili z powiatowego zarządu dróg tutaj, żeby im podać jakie instytucje, chcę koło drogi, jakie to, bo piszą wniosek. Nie, żeby była jasność, proszę Państwa, była rozmowa ze starostą. Ale jeszcze powiedział, że wójtów starosta zaprasza, wójtów z całego powiatu zaprasza i będzie rozmawiał właśnie o tych, jak się wójtowie będą ustosunkować do tej inwestycji, którą on tutaj proponował. Tyle powiedział. Ale panu coś proponował starosta? Proszę? Panu coś starosta proponował? Nie, nie. Korupcja. Powiedział, że zrobi niedługo spotkanie z wójtami i rozezna sprawę, która gmina będzie chciała dokładać, która będzie chciała. Proszę Państwa, miałem spotkanie z panem starostą. Pan starosta przedstawił możliwe drogi, gdzie miałoby być, gdzie jako wójt, jako gmina jesteśmy w stanie dołożyć się. Były przedstawione propozycje, które to miałoby być odcinki dróg. Proszę dać skończyć. Były przedstawione przez pana starostę i moja prośba, moje wskazanie było, żeby było w Stradonce robione. To źle, że dobrze. No nie wiem. Ale ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję podziękowania. Nie potrzebuję pana podziękować. Ja nie chcę pana. No to trudno. Proszę Państwa. Jak te dzieci, ile, ale już sekundeczkę, szanowny panie sekundeczkę. To co mają w zakresie robót, które nie dało się zrobić w poprzednim roku, półtora roku temu, to będą występować i moje wskazanie było właśnie, żeby po rozmowie w zeszłym tygodniu z panem starostą, żeby to co nie dało się wtedy zrobić, to co mają pozwolenie na budowę, żeby było robione właśnie w Stradowcu. Tyle. Tam jeszcze nakładka, tam chodnik i nakładka. No, chodnik i nakładka. A drogi, że jest niedobrze, jak będzie do starostu rozmawiać. Badania geologiczne nasze, czy pan to gdzieś uruchomił, czy nie? Już sekundeczkę. Miały być badania geologiczne. Ja trzy pisma napisałam i zero odpowiedzi. To jest. W tym tygodniu do pani dotrze odpowiedź, bo pani tak? też konsekwentnie co jakiś czas ponawia te same koszty. Ale wiem oczywiście, że tak. Mamy to na uwadze. Czemu nie odpisujecie na pisma? Już sekundeczkę. Ale teraz pan, na wszystkie pisma otrzymała pani odpowiedź. Znaczy tutaj mam pismo będzie przyjdzie w tym tygodniu w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca, więc myślę, że ale tego nie było odpowiedzi w ogóle. Znaczy ja to sprawdzę, ale na każde pismo jest odpowiedź. Więc sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy taką nadzieję, że uda się tą kanalizację zaprojektować i wykonać na podstawie samej opinii geologicznej, ale niestety żadna firma projektowa, do której się zwracaliśmy z zapytaniami, nie wyraziła na to zgody. Żeby ale proszę mi dać skończyć, bo pani przerywa cały czas i za chwilę nikt nie zrozumie, o co chodzi w mojej wypowiedzi. Jest możliwe w różnych przypadkach, że projektują na samej opinii geologicznej. Tutaj żadna z firm, do których wysyłaliśmy zapytania z opisem, jak to tutaj wygląda sytuacja, nie wyraziła zgody na projektowanie na podstawie opinii geologicznej, tylko twierdziła każda z tych firm, do których wysłaliśmy zapytanie, że niezbędne są badania geologiczne, a nawet po tych badaniach nie wiadomo, czy przystąpią do projektowania. Zrobiliśmy rozeznanie, ile by kosztowały takie badania. Okazało się, że około 200 tysięcy złotych, więc skoro to była tak spora kwota, jak na taki zakres projektu, to szukaliśmy innych rozwiązań i pojawiła się taka możliwość, że starostwo powiatowe w związku z modernizacją drogi powiatowej będzie musiało takie badania geologiczne wykonać. I rozmawialiśmy też z przedstawicielami ze starostwa i z poprzedniej ekipy rządzącej i teraz to było ponawiane z tą ekipą rządzącą i był taki wspólny pomysł wypracowany, że jeżeli powiat będzie występował o badania geologiczne niezbędne do remontu drogi powiatowej, to poszerzymy te badania i będą zarówno one stanowić podstawę do budowania kanalizacji i projektowania kanalizacji sanitarnej i drogi bodajże o numerze 140, gdzie taka sama sytuacja ma miejsce. Więc powiat zdecydował, że będzie występował o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na te badania geologiczne. Niestety i w jesieni w tamtym roku, to pani też pewnie otrzymała taką informację w piśmie, że powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie na zakres przeprowadzania tych badań geologicznych i stabilizacji.
Niestety teraz bodajże 25 marca otrzymaliśmy informację od pracownika starostwa powiatowego, że wniosek nie został zakwalifikowany na listę zadań priorytetowych. Gdzieś podejrzewam są na jakiejś liście rezerwowej. W związku z powyższym sporządziliśmy kolejne zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, na wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na działce 140. Czekamy teraz na informację o tym. Mamy no niestety, no tak to wygląda. Przy drodze 140 jest tam rów. Nie drożny w ogóle. No to będzie ten, który jest możliwość przebrania, będzie przebrany. No to fajnie, to się cieszę. Tylko żeby to rzeczywiście... Tej drogi do Dunce się nie naprawiliście, to są dwie kolejny kamienia się nie da wysypać, bo wszystko po Ileckach by to zjeżdża. I zobaczcie, jaka droga wygląda, żeby tam dojechać. Jest jedna z najgorszych dróg w Sadonce. Bo inne to są takie, się da kamienie zrobić. Proszę Państwa, w poprzedniej kadencji... Ale nie wie Pan co. Bo gdybyśmy się dokładali do dróg powiatowych, to byśmy robili drogi gminne. Ważne były drogi powiatowe, ponieważ częstotliwość użytkowania dróg powiatowych no jest dużo większa i niebezpieczeństwo jest większe występuje na drogach powiatowych, wojewódzkich niż na drogach gminnych. No i ta droga, która jest Mieszkowice, Dolny Siedlec, to tak samo mieszkańcy między innymi Starogi jeździ się przez tą miejscowość i przez te dwie miejscowości. I mimo tego, że nie było tu zrobione fizycznie, no to korzystacie tak samo przez Mieszkowice Małe, i Dolny Siedlec. Ale tam do tego dołożyliśmy, o ile dobrze pamiętam, około 1,5 miliona złotych. Za 1,5 miliona złotych zrobilibyśmy dużo dróg gminnych. Ale było, Pan dobrze wie, wybieraliśmy. Trzeba było. Albo i też były głosy wśród radnych. A dlaczego dokładamy do dróg powiatowych, nie robimy przy swoich. Tylko to się wypowiadali akurat radni, gdzie oni przy drogach powiatowych mieli. I na pewno mimo wszystko dużo większe bezpieczeństwo jest jadąc przez Dolny Siedlec czy Mieszkowice Małe. Gdzie będzie w tym projekcie, który teraz starostwo będzie zgłaszało, do którego właśnie było pytanie starosty do mnie, to my jako, jeżeli będzie według kosztorysu, to my jako gmina będziemy, szacuje się, około 750 tysięcy będziemy się do tego musieli dołożyć. To jest też bardzo dużo pieniędzy. Na jakim odcinku? Będzie od przepustu, który jest w stronę Mieszkowicach Małych, w stronę Siedlca, około kilometra będzie poszerzenie do normaty tam do 6 metrów i będzie po plus pobocze. No i tutaj to, co względem jak tak mają w projekcie tutaj w Stradomce będzie robione i chodniki na kładkach. Ale to tylko co? 200 metrów czy do samej Mieszkowicy? 200. Tak jak mają w projekcie, Bo mogą tylko składać to, co mają w projekcie. Nie można. I też jest po rozmowie, że na pewno będzie projektowanie, żeby było połączenie. Tego nie rozumie pan. Nie, łapanowie może nie mówi, nie może łapanowie. No bo to robili 20 lat, od 20 lat to robili, a my to robimy od 4. Ja mieszkam przy drodze powiatowej, szanowny panie, gdzie nie ma ani pół metra chodnika, niestety. No, poprzednie władze nie spłynęły, ale wie pan co, tu nie jest niechanią. Ciągłoby cię pani na pewno pana obawy są słuszne. Tak. Na pewno pana obawy są. To jest mocno droga. A teraz ci nie przyznał. Wie pan co, tak jak pan przywołał łapanowie przez 2006 do 2010 roku tam robiono. No i powoli tam robiono. A tu tym kawałek nie stragi. To nie może być. Szanowni Państwo. Weźcie na łapanę, na to wszystko tam jest porobione, dom. No właśnie, tak. Rumba, wszystko jest. Proszę Państwa, żeby też... Rumba, gmina, bo tak nie może być tego. Ale widzi Pan, mają chodniki i nie będą mieć światła. Nie, łapanowie.
powiedzieć. Chyba mają inne zdanie, jak się tam rozmawia z ludźmi. Proszę Państwa, żeby, ale nie będziemy rozmawiać o innych gminach, bo nawet nie wypadało. Ale widzę też małotę. Proszę Państwa, żeby nie... Wszystko do Apalabara, domu... A skąd jest ten łapanowy? No dokładnie, dokładnie. Nie ma gminy zrobić. Tam ogląda, w łówce, w warunkach, przy szkole, tu. To co, szanowni Państwo? W takim razie, mimo tego, że nie było jako takiego formalnego przewodniczącego zebrania, dziękuję za spotkanie, dziękuję, że Państwo przybyli i każda uwaga jest cenna i na pewno zwracamy na wszystko uwagę. Chciałam podkreślić, że jeżeli będą jakiekolwiek problemy związane z ośrodkiem zdrowia, nie będzie można się dodzwonić, to też prosimy o telefon do Urzędu Gminy. Na pewno będziemy to sprawdzać. Zdarza się sytuacja, że ktoś dzwoni na przykład do mnie, że jest jakiś problem, czy ostatnio na przykład w Siedlcu pani zadzwoniła do mnie, że nie może się od 2 godzin dodzwonić do Siedlca. Nie wiem, no ile razy wykonywała połączenie, ale zadzwoniłam do ośrodka zdrowia w Siedlcu, odebrała od razu pielęgniarka, no i wytłumaczyła mi, że no wie pani co, bo druga pielęgniarka dopiero przychodzi na 10:00, ja rano pomagałam szczepić dzieci i nie mogłam odebrać. No więc zdarzają się takie sytuacje, ale zawsze trzeba sprawdzić. Jak jest jedna noso, to już grach powie od poniedziałek. Sami mi też, jak się rejestruje czasami z dzieckiem do ośrodka zdrowia swojego w pobliżu, też dzwonię kilka razy, bo jest albo zajęta, albo nikt nie odbiera, więc no zdarza się taka sytuacja, że pielęgniarka gdzieś może być, ale też proszę dzwonić do urzędu, będziemy też sprawdzać i interweniować. Też. Pani Wójt, moja propozycja taka, no może ten jakiś telefon wystawić, żeby nie mogli do kogoś zadzwonić, bo taki starzy nawet nie wiedzą, jak się on wejść. Żeby do kogoś mogli zadzwonić w razie problemu. Ale już powiem, będzie przed świętami, myślę, że trafi do Państwa taki informator o gminie Bochnia, gdzie będą właśnie takie, tutaj tak jak Pan Sołtys wspomniał, numery informacyjne, gdzie się dodzwonić do urzędu, gdzie do jakiej instytucji i tam ktoś sobie może sobie to zachować, to wydanie i będzie tam informacja dla takich osób, które nie mają komputera, internetu, bo w internecie można sobie szybko sprawdzić. I będzie taki kwartalnik o gminie, gdzie będą wszystkie informacje takie potrzebne dla Państwa. W tym pierwszym numerze będzie też harmonogram pracy ośrodków zdrowia i ośrodek strony też tam będzie opisany, w jakich godzinach kto przyjmuje, gdzie. Więc ja myślę, że będzie jasna i klarowna informacja dla wszystkich. Będzie się zadzwonić na... Będzie Pan chciał, będzie mu... Czekam na telefon. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję. Do następnego razu. Do widzenia.